Wracamy po weekendzie wypełnionym ekscytacją, festiwalami i innymi różnymi ciekawymi i mniej ciekawymi rzeczami. Zapraszam do oglądania. No siemano, stęskniliście się za mną? Mam nadzieję, że tak. A jak nie, to jesteście bardzo, bardzo, bardzo złymi ludźmi. Zaczniemy od czarnych historii, jak zawsze. W zeszłym tygodniu było opuszczone miejsce. O, proszę bardzo, opuszczone miejsce. Ktoś umarł chwilę przed tym, jak ktoś inny wyszedł z pomieszczenia. I jak zwykle, nagrywając to, nie wiem, czy ktoś odgadł, czy nie odgadł. Jeżeli odgadł, to super, jeżeli nie odgadł, też super i tak będę to robił dalej. Więc rozwiązanie jest. Pijany fryzjer, zamiast przyciąć włosy, zgolił krasnoludowi brodę, jego największy skarb. Przypłacił życiem ten niewybaczalny błąd. Wspomniałem wtedy w filmie, że chodzi, że jest jakby pomaga tutaj... Coś, co mamy w ogrodzie. Chodziło mi o gnomy ogrodowe, czy krasnale ogrodowe, nie? Mawcio zadał pytanie, ale stary, zadawaj więcej tych pytań, nie? To jedno, kurwa, nie wystarczy. Trzeba zadawać więcej. Możesz zadawać mi je na Discordzie, możesz mi je zadawać mailem. Zresztą wy też możecie zadawać mi na Discordzie Chaosu, tak? Chaos Group Games ma swój Discord. Czyli grupa Chaos, twórcy Akerferna. Jeżeli wejdziecie sobie, to tam znajdziecie Boberskiego i możecie ze mną pogadać. Możecie mi wysyłać maile, możecie robić w komentarzach. I pewnie odpalę niedługo coś, co pozwoli mi się z wami bezpośrednio skontaktować za pomocą jakiejś apki mobilnej. I wylosowałem tutaj puste pole. Puste pole. Na środku pustego pola Michał znalazł metalową kulę. Na środku pustego pola Michał znalazł metalową kulę. Jedną kulę, więc żebyście nie myśleli o wiadomo o czym. Ja sobie przeczytam. Okej. Dobra, jakaś podpowiedź dla was. Rozwiązaniem tej konkretnej zagadki jest sięgnięcie do mitologii, do czasów arturiańskich i do pewnego Pendragona. Zobaczymy, czy ktoś załapie, czy może przekombinowałem. W każdym razie, jak zwykle, zadajecie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Więcej niż jedno pytanie. Mam nadzieję, że ktoś w końcu odpowie. I tyle. Dodatkowo, MFKiG wypadło bardzo fajnie, co jakby troszeczkę widzieliście. W najbliższą niedzielę pojawi się relacja z materiałami, wszystkim, co tam zrobiłem, bo jest tego sporo. Już częściowo mam to zmontowane. Będziecie mogli sobie zobaczyć kilka wywiadów, będziecie sobie mogli ogólnie pooglądać, co tam, gdzie było i tyle. I będziecie mogli pooglądać moją piękną mordę. Z rzeczy, które na filmie również się pojawią, ale chciałem powiedzieć, chciałem pokazać wam tutaj. Uwaga, uwaga, czy jesteście odważni? Czy jesteście odważni? W tym momencie zapauzujcie film. Nie podglądajcie. Zapauzujcie film i napiszcie, czy jesteście odważni i dlaczego. Pierwsze trzy osoby, no wiem, że tyle nie będzie, ale pierwsze trzy osoby, które napiszą, dlaczego są odważne, oczywiście musicie zapauzować film. Ja będę, kurwa, wiedział, jak tego nie zrobiliście. Albo i nie będę, ale w każdym razie liczę na waszą uczciwość. Jeżeli pierwsze trzy osoby, które napiszą, dlaczego są odważne, dostaną ode mnie coś w prezencie, więc uwaga, zatrzymujemy. No, napisaliście już? Okej. Okay. Uwaga, uwaga, uwaga. Krieg. Krieg, czyli robale. Suszone.
Tutaj akurat mam, to są, jeżeli dobrze pamiętam, o nie, mam tutaj napisane. Suszone larwy mącznika o smaku czosnkowym. Mam suszone larwy mącznika o smaku solonym. Mam suszone larwy mącznika o smaku parmezanowym. Oraz to są suszone świerszcze o smaku bekonu i musztardy. Więc jeżeli ktoś napisał i zapauzował film, tak jak mówiłem, to odezwę się do niego w kolejności pisania komentarzy i będzie mógł sobie wybrać, jeżeli oczywiście nie będzie chciał, to ja nikogo nie będę zmuszał, ale będzie mógł sobie wybrać, którą paczkę robali chce dostać i mu ją wyślę. Mam 4 paczki, jedną zostawię dla siebie, poza tym mam jeszcze jakieś chipsy tam, które zgarnąłem od ludzi, którzy sprzedawali to na MFKiG. Zobaczycie wywiad z babką tam ze stoiska, bardzo fajna. Bardzo fajny kontakt. Jezu, już mi głos siada. Będziecie mogli poznać odrobinę historię tego, co, gdzie i jak. Więc mam nadzieję, że ktoś odpowiedział. I tyle. Dobra. Zrobiłem dzisiaj w chuj nagrań Sabatu Czarownicy, ale naprawdę w chuj. Zrobiłem łącznie 7 odcinków. Czyli na najbliższe 7 tygodni, to znaczy wiecie, że przez najbliższe 7 tygodni w poniedziałki nadal będzie Sabat Czarownicy. I powiem tak, pomimo tego, że gra nie jest najlepsza i wielokrotnie w odcinkach będę na nią narzekał. Będę narzekał. Bo jest na co narzekać, to wytrzymajcie do końca, bo warto, bo naprawdę warto. No, to tyle. Czarne historie, powiedziałem o tym, zaoferowałem robale. Mam jeszcze kilka innych rzeczy, ale to już sobie zobaczycie w niedzielnej recenzji, bo będę to wszystko pokazywał łącznie z robalami i kilkoma papierowymi rzeczami, które również przyniosłem. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś w końcu się zainteresuje i pobawi się ze mną w czarne historie, tajemnice zaświatów. A jeżeli nie, to jak mówiłem, mam content na cały miesiąc. Do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć.